Dzień dobry, witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie, jeszcze raz w tym samym, że tak powiem, moim warsztaciku. Dzisiaj będziemy przestrajać końcówkę Motorola Radius, a przestrajamy ją na zakres 88-108, przede wszystkim na zakres 90 MHz przykładowo. Jest to wąskopasmowa końcówka, wszystko jest na cewkach, na filtrach z cewek. Ale co poza tym, najpierw może czołóweczka, dzisiaj będzie ogień. Także zapraszam na czołóweczkę i za chwileczkę się spotykamy. Tak, słuchajcie, końcówka HLB3050A z Motorola Radius Mila. I teraz tak, co my tutaj w niej mamy, słuchajcie, tutaj mamy tak 4 stopnie wzmocnienia, czyli tutaj mamy pierwszy stopień wzmocnienia do 300 mW. Tutaj mamy drugi stopień wzmocnienia na MRF-ie 237, maksymalnie 4,5 W. Tu mamy kolejny stopień, z którego wychodzi 18 a 20 W. I ostatni stopień, który z którego wychodzi 80 W mocy już na antenę EIR-B. 4 stopnie wzmocnienia i ona pracuje w tej chwili, pracuje na częstotliwości 60 MHz. A chcemy ją przestroić o 25 w sumie w górę na 88, 60, no o 28 MHz. Co musimy zrobić? Tutaj mamy raz, to są dławiki doprowadzające napięcia, raz, dwa, trzy, trzy. I tak samo mamy trzy filtry, raz, dwa, trzy. Pierwszy filtr na wyjściu pierwszego stopnia, drugi na drugim i trzeci na trzeciego stopnia. Końcowa mocy 80 W już jest ustawiona szerokopasmowo, tutaj nie ma żadnych, jedynie co te filtry na wyjściu. Ten filtr o te cewki 4 to nic innego jak wejście sygnału z anteny do odbiornika, także tego nie ruszamy, nie ma nawet najmniejszego potrzeby. Tutaj tu mamy tylko do przestrojenia, w sumie mamy na początek, co bym chciał dzisiaj tutaj pogrzebać trochę w niej. Tu mam już takich rozebranych wzmacniaczy kilka sztuk, także mam podgląd pod spodu płytki, a i tak właśnie zacząłem wykręcać, bo muszę wyciągnąć te cewki po dwa zwoje, muszę odwinąć z tych trzech cewek, konieczność. I reszta będziemy później jeszcze dostrajać filtrami, tutaj wkręcę aluminiowe rdzenie w te trzy ceweczki. Po prostu będę dostrajał cewkami z filtrem, bo wiecie, mój warsztat to nie jest laboratorium Motorola, nie zrobię tak idealnie pojemności tych cewek. I specjalnie robię ten odcinek, żeby powkurzać, bo nawet powkur pik można wypikać tych specjalistów z elektrody, którzy chcieli mnie opieprzać na elektrodzie, że bez wubuloskopu, bez wubulatora nie zestroimy idealnie toru nadawczego, a tym bardziej zrównoważonego modulatora. Tutaj nie ma, tu jest wszystko w klasie C, pracuje. Ale zrównoważony modulator będziemy też stroić, słuchajcie, żeby było śmieszniej. To będziemy stroić mojej produkcji, znaczy mojej produkcji, ale projekt SP5WWW. Zrobiłem płyteczkę, słuchajcie, to jest praktycznie nadajnik podstawowy, wersja podstawowa wersja transceivera SP5WWW, czy WWW? SP5WWW, już nieżyjącego krótkofalowca, słuchajcie, i też będziemy to stroić i wcale do niczego dla mnie tutaj nie jest potrzebny zrównoważony wobulator, wystarczy oscyloskop z pomiarem częstotliwości lub częstotliwościomierz taki, który tutaj mam na półce.
tam stoi, o tam, też swojej roboty, swojej produkcji. Oczywiście, jeśli bym miał sprzęt, byłoby mnie stać na taki sprzęt, to z miłą chęcią bym robił na sprzęcie, na wubuloskopie. Co do następnej kwestii, bo tam miałem takie różne listy na maila i nie tylko na maila, i było tam część, trochę było kilka publicznych, ale ten na maila mnie strasznie przeraził, bo widać, że chłop starej daty, a po prostu, jakby to wam powiedzieć, no, wyżej sra niż dupę ma, nie? O to chodzi. Także ja na razie pozdrawiam, biorę się do roboty i za chwileczkę ciąg dalszy. Dodam jeszcze tylko, że wiecie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jakbym miał dobry sprzęt pomiarowy, to bym to zrobił jeszcze dokładniej. Ale bez sprzętu nie filozofia jest na sprzęcie, dobrym sprzęcie pomiarowym, zestroić nadajnik, tylko filozofia jest wtedy, kiedy nie masz tego sprzętu. Także to jest moja odpowiedź na maila, panie Darku.
Dobra, słuchajcie, jedną cewkę odwinąłem dwa zwoje, czyli na kolektorze tranzystora MRF237. Czas na wejściową i jeszcze jedna na tranzystorze M25C22. 25 W końcówka, ale z niej wychodzi 20, żeby wysterować w pełni ten tranzystor. To jest następny M29U01, czyli 100 W tranzystor, 80 W na wyjściu. No dobra, ok, jedna cewka załatwiona, dwa zwoje jest mniej. Powiem tak, jeszcze zostały dwie cewki kolektorowe do odwinięcia po dwa zwoje. Zmontowania to wszystko z powrotem w ten radiator. Podłączenia generatorka, generatorka sinusa do na 90 MHz. I będziemy sobie stroić na wyjściu. Będzie tak, sztuczny obciążnik, do tego woltomierz, podłączony oscyloskop do obciążnika tutaj na wyjściu. Powiem tak, nie jeden już się wpieprzył i nie jedną moją końcówkę już była badana na sprzęcie pomiarowym Urtipu. I byli chłopy pod wrażeniem. No dobra, zobaczymy co tu z tego wyjdzie. No pierwszy raz to robię, pierwszy raz to końcówkę próbuję tutaj ją przerobić. Jeśli coś wyjdzie, no to będzie piękna końcówka, nie? Do pirackiego radia. Pozdrawiam. Aha, biorę się teraz do roboty, zrobię te trzy w następnym odcinku. Będziemy to stroić, pokażę, że można, a ten odcinek po prostu już zakończymy. Nie chcę przedłużać, dużo gadania. I po prostu sporo roboty przy tym jest. Także w przyspieszonym tempie też dużo nie zobaczycie, a w zwolnionym, a tak normalnie pokazywać live'a to no dzień. No, wyszedłby dzień. Dobra, wymontowuję jeszcze te trzy cewki, a potem zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No i filtr od razu, ale to filtr później, już po wszystkim. Najpierw zestroimy driver tego stopnia, ten driver tego stopnia mocy, nie? Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Da się? Da się. W następnym odcinku udowodnię, że da się.